dzisiaj kończymy pewien etap. Pewien etap pracy naszego zarządu przy współpracy Urzędu Gminy Gromnik. Dotyczy to budowy trybun. Operacja pod nazwą budowy trybun stacjonarnych zewnętrznych na działce numer 172 w miejscowości Gromnik, mająca na celu zwiększenie spójności społecznej mieszkańców Pogórza poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnej grupy działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Dzisiaj można powiedzieć, że kończymy pewien etap naszych prac jako zarządu tej kadencji. Oddajemy w końcu tak długo wyczekiwane trybuny w Gromniku. Można powiedzieć, że etap tej inwestycji, ta inwestycja została zakończona i można już korzystać, można przeprowadzać imprezy wszelkiego rodzaju. Wszystko dla społeczności Gromnika, dla kibiców, sympatyków, nie tylko piłki nożnej, ale w ogóle sportu, aktywnego wypoczynku. Trybuny są na 102 miejsca. Ja wiem, że to jest mało, bo i tutaj było ponad 300 osób na meczu, ale pierwszy kroczek został zrobiony. Mam nadzieję, że w przyszłości rozbudujemy. Jeśli chodzi o koszty, to jest to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej. Mniej więcej 50 na 50. Koszt całej inwestycji to około 103 tysiące złotych.